Kowalski! Analiza sytuacji! Z moich obliczeń wynika, że szeregowy ma największe pióra szefie. Piórka? Chodzi o to, że obudzimy ich łaskotkami. Musimy wyrwać szeregowym kilka, może kilkanaście piórek. Moja piórka? To nie będzie bolało. Nie Wow! Jakie fajne kolej! Sisiela! A co robiliście w damskim toalecie? A to było dawno! Mary byś nie patrzyła, na pewno. No nie chcę no w tym pokoju! O, chłopcy, bardzo ciekawy wybór. Czemu wybraliście akurat różowy pokój? To szantaż i wymuszenie, proszę pani, szantaż i wymuszenie. Luferkowi się spodobał. A ja za mało miejsca było. Ale wybór luferka, no dobrze. W sumie spodziewałabym się. Raz, dwa, trzy. Miałem koszmar. Minecraft Harry Potter. Premiera 1 czerwca. Już w tą sobotę o godzinie 9:30. Napiszcie, czy będziecie. To przypnę wam serce. Bądźcie razem z nami w świecie magii. Hej, witajcie, jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek z Minecraft Extra Szkoła. Kochani, na samym początku, jeżeli dzisiaj wbijecie 12 tysięcy łapek w górę, to w sobotę wlatuje nowa seria fabularna o 9:30, która nazywa się Minecraft Harry Potter. Dokładnie tak, zejdźcie teraz i zostawcie łapkę w górę. Wy nie dacie rady, dacie radę bez problemu, jakby każdy, kto teraz to słyszy, każdy, naprawdę bez wyjątków, zostawiłby łapkę w górę, to byłoby nawet ich 50 tysięcy. Kochani, w dzisiejszym odcinku Minecraft Extra Szkoły nocujemy w naszym zoo i jesteśmy szpiegowani przez pingwinów z Madagaskaru. Co się dzisiaj wydarzy? Tego dowiecie się, jak obejrzycie cały odcinek. Jeżeli chcecie zostać wylosowani do naszych serii i do nowej serii fabularnej Minecraft Harry Potter, to co trzeba zrobić? Wystarczy zasubskrybować, zostawić dzwona, zostawić łapkę w górę i napisać komentarz, dlaczego to właśnie wy powinniście zostać wylosowani. Kochani, dzisiaj oczywiście jest widz. Pod poprzednim odcinkiem wbiliście ponad 100 tysięcy wyświetleń i ponad 10 tysięcy łapek w górę. No rozwalacie system. Bardzo wam się spodobał odcinek z pingwinami, więc mam nadzieję, że dzisiejszy też obejrzycie do samego końca, ponieważ coś zrobią. Zrobią coś bardzo, bardzo fajnego i myślę, że nawet śmiesznego i na pewno spotkają się z uczniami. Ja wam życzę miłego oglądania. Oglądajcie do samego końca. Pamiętajcie, że 12 tysięcy łapek w górę, to w sobotę wlatuje nowa seria fabularna Minecraft Harry Potter. Ja wam życzę miłego oglądania. Trzymajcie się i buja! Kowalski! Analiza sytuacji! Z moich obliczeń wynika, że szeregowy ma największe pióra szefie. Piórka? Chodzi o to, że obudzimy ich łaskotkami. Musimy wyrwać szeregowym kilka, może kilkanaście piórek. Moja piórka? To nie będzie bolało. Dobra, ale jeszcze dobra. Mamy... Ej, ten... Jola i Sponowa, ile wy możecie jeść? Już czwartą dokładkę bierzecie! Dzieci, spokojnie, zaraz sobie zjemy. Ale piękna ale pogoda. Lecimy, jeszcze mamy jeden budynek tam naprzeciwko do zwiedzenia. Tak? A to jakie później... te zwierzęta będą? Zaraz się przekonacie, to jest niespodzianka. Okej. Okay. Cześć, witajcie, ja jestem Lucyna, a to jest dla was to jest drugi dzień z Minecraft Extra Szkoły w zoo. Dzień doberek, dzień doberek, dzień doberek. Siema klasa, elo! Dzień doberek, kochani, napiszcie dzień dobry klaso, pierwsza F, dzień doberek. Kochani, już niedługo rok się kończy, a za nami jeszcze musi być Mam Talent, musi być, kochani, nasza dyskoteka i no, ten bal, więc mam nadzieję, że oglądacie nasze filmy, że jesteście na bieżąco. Dzisiejszy próg łapkowy to jest, kochani, 12 tysięcy łapek w górę. Uwaga! W sobotę o godzinie 9:30 wlatuje nowa seria fabularna Minecraft Harry Potter! Tak, dokładnie tak, Minecraft Harry Potter. Będziecie oglądali? Jasne. Tak. Dziewczyny, tak. Będziecie oglądały, czy nie? To jasne, że tak. Boże, oczywiście, że tak. Tych lodów.
Minecraft Harry Potter będzie w sobotę o 9.30, jak wbijecie 12 tysięcy łapek w górę, więc zejdźcie w tym momencie na dół i napiszcie: Lufer, chcemy Minecraft Harry'ego Pottera, to przypnę wam serducho. Tak. W końcu nowa seria i to jest ta seria, kochani, która miała być na 200 tysięcy widzów. Dokładnie tak, nie wyrobiliśmy wcześniej, no ale teraz już nam się udało. Miejmy taką nadzieję, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Jesteśmy troszeczkę, spieszymy się. Proszę pana, bo dziewczyny... Właśnie my też się spieszymy. Bo dziewczyny tak, my się spieszymy. Przyrody. Dziewczyny? Nie wiem, bo was będą boleć i co? Potem będzie narzekanie w hotelu. Ej, najlepszy jest smak waniliowy i truskawkowy. Zapomniałem wam powiedzieć, bo zwiedzimy sobie tamten budynek i lecimy do hotelu. No, tylko jeszcze nie mam kluczy, także... Okej. Jaki jest wasz ulubiony smak lodów? Tryna. Wanilia... Co? Znaczy tryna. Usłyszałem ryba. Ryba. Słyszałem ty tryna, ale co ty masz uszami? Ale mamy tutaj rybne lody. Jakby kolega chciał, to... Nie, jadłem w Szczecinie. Podobny przysmak. Co? Co? Ale proszę pana, nie można takich lodów jeść. A tam nie można. Wszystko się zje. Lody? W ogóle cześć z panowa, cześć Jelena, cześć Julka, cześć Vivi, dzień dobry pani Zofio. Dzień dobry, Lukarku. Cześć Kuba McDonald, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry Neowina. Hejo. Dzień dobry Mikowina. Dzień dobry Blaszkowina. Dzień dobry Tymatowina. Dzień dobry panie... Jaką miał na imię? Dzień dobry panie Bogusławie. Jaki chce pan komentarz do serduszkowania? A może niech pan chce z panią Zofią, bo w sumie panu podoba się pani Zofia. Oczywiście, tak. Luferku! No co? A, czyli znowu dostanę kosza. Super. Ona ma jeżyka. Jeżyk nie ogląda YouTube'a. Jakiego jeżyka znowu? Bo ona ma chłopaka. No idziemy kontynuować zwiedzanie, drogie dzieci. Ej, zostawcie te lody już w końcu. No, są dobre. Zostawcie te lody. Dziewczyny, brzuch was będzie bolał. Dzień dobry pani Zofio, jaki chce pani komentarz do serduszkowania? Za dużo lodów. Napiszcie, za dużo lodów, to pani Zofia wam przypnie serducho. Dokładnie tak, ale dokładnie. Czy one zjadły cały rybny? Tak, no nie ma rybnego, to jest ten. Tutaj jest truskawka, tutaj jest czekolada. A tam jest huba, tam jest guma. Gdzie jest guma? To niebieskie. To jest guma? A to pomarańczowe, to jest pomarańcza. Ja się nie mogę doczekać wakacji, jak będzie ciepło, jak będzie manga, dużo lodów. Ja. Dobra, dzieci, idziemy, bo za karę wszyscy będą musieli zjeść rybne lody. Dzisiaj będzie Wicka lub Wic na naszym odcinku z Minecraft Extra Szkoły w Zoo. W końcu się udało złapać widza. Kochani, jeżeli chcecie zostać wylosowani, no to zasubskrybujcie, zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Jaki dajemy komentarz do serduszkowania, klaso? Wycieczka w zoo może? Tak. Albo nocowanie. To przypniemy wam serducho i bierzecie wtedy udział w losowaniu. Dzisiaj będzie Wilks lub Wicka, więc mam nadzieję, że będziecie też... Będzie Ola, napisała mi SMS-a, że będzie Ola, że będzie Gangsterek i będzie jeszcze Zeuse, będzie jeszcze kilka osób. Ale jutro też będzie można podzwiedzać, także żaden problem. No właśnie. O ile naprawimy tamten, no nieważne. A właśnie, co to był za wybuch, proszę pana? Przykro mi, nie mogę udzielać informacji na temat tego wybuchu spowodowanego przez wredne nie wiem. Winy? Pingwiny? Niech pan zostawi pingwiny w spokoju, one są takie bezbronne i małe. Tak, bezbronne. I totalnie bezbronne. Tak, są słodziaśne. Sprawa jest w soku, nie mogę udzielać żadnych informacji na temat tych zdarzeń, które się wczoraj wydarzyły. No jasne. Proszę pana, a gdzie będziemy i teraz iść? Właśnie. No właśnie. Mówiłem, tam na wprost mamy... A co tam jest? Niespodziankę. Jaka niespodzianka? Niespodzianka, jak sama nazwa wskazuje, jest niespodziewana, także naprawdę wy to ja wiem. Wy małe, bezduszne dzieci. Kowalski, analiza! Z mojej analizy wynika, że zaatakują tej nocy. Dzisiaj? Musimy też co dzisiaj zrobić, szefie. Jesteś pewien? Tak, jestem pewien. Jeśli tak, to musimy się już przygotowywać. No. O Jezu, chyba... Chyba mnie boli głowa. A co jest? Riko, Seregowy, chodźcie! Do dzieła! Proszę pana, czy to normalne, żeby... widzieć pingwiny? Ale co? Luferku, wszystko w porządku? Jakie pingwiny są? Co nie jesteś z tymi pingwinami? Jezu, właśnie dzieci! Właśnie się czuję. Napiszcie, kochani, czy to widzieliście? Czy, ale czy co? Nie? To przypnę wam serducho. Nie ma! Nie, Blaszka, ile jest to? Nie może ma Fata Morgany. Nie wiem właśnie. Blaszka, widziałem pingwiny. Może to pingwiny, wszystko no, są tam, co były pingwiny ciągle tylko te pingwiny. No pingwiny widziałem na murku!
Tak, tak, tak. Idziemy zwiedzać może dalej. Może jest ci po prostu słabo, głowa ci boli. Możliwe, że ci się przywidziała. Spokojnie. Właśnie. Idziemy dalej zwiedzać. Pani Zofia ma rację. O, już telefon dzwoni. Przepraszam, to mi... Możliwe, że to uczniowie, którzy mają zaraz przyjść, więc idźcie za panem, a ja do was dołączę. Dobrze, dobrze, dobrze. O, ona idzie, dobrze. Ona idzie. Dobrze, to kochani, zapraszam. 12 tysięcy łapek w górę, to w sobotę o 9.30 wlatuje Minecraft Harry Potter. Napiszcie komentarz Minecraft Harry Potter, to przypnie wam serducho. Dobra, wszyscy już są? Tak. To proszę za mną, trzymamy się grupy, bo dobra, tutaj zgubimy się w tych labiryntach między zwierzętami i no. Dobra. Także proszę za mną. Wow. Ale fajnie. Tak, tu jest mapa naszego zoo. Ona wam za dużo nie powie, bo tu jest to, to jest całe zoo. Naoglądane? Tak. Proszę, tak, kontynuujemy. Tak, idziemy. Nie ma co się zatrzymywać, ja, cały dzień mamy super przed nami, ale jednak wiecie, trzeba się spieszyć. Pana, wie pan, że odcinek, który nagrałem tutaj w zoo, już ma 100 tysięcy wyświetleń? To ty gadasz. Naprawdę, naprawdę. To my mamy tylu odwiedzających tygodniowo. Tygodniowo? O Boże. No. Jaki chce pan komentarz do serduszkowania? No oczywiście. Panie Bogusiu. Lody z ryby, prawda? Piszcie lody z ryby, o fuu! Jezu, nie! Lody z ryby. Także trzymać się mnie, bo wszyscy za karę zjemy lody z ryby. Tak. O nie! Coś tam. Ja nawet jest. Mogę pana za rączkę trzymać. Proszę nie podglądać tutaj, wchodzimy, zaraz wszystko zobaczycie dokładnie. Ja wam wszystko ładnie pokażę. Podstawowa rzecz, niczego nie dotykać. Tak, nie. Bo klasa! Nie stukać w szyby. Cześć Musolu, cześć Ala. Pałcie. Ała! Cześć. A kto to? To jest Witka. A dzień dobry, jak do ciebie mówić? No w sumie to Dyziu. Jak? Dyziu, bo wszyscy tak do mnie mówią. Dyziulka, tak? No. Cześć Dyziulka, ja jestem Lucyna, dzień dobry. Jaki chcesz komentarz do serduszkowania? No to ja poproszę szyneczka. Szyneczka? Tak. Napiszcie komentarz szyneczka, to Dyziulka wam przypnie serducho. Dzień dobry, Dyziulka. Jeżeli chcecie zostać wylosowani do Harry'ego Pottera, tak jak Dyziulka, jeżeli chcecie brać udział w nagrywkach takich magicznych, nie tylko, ekstra szkoła, ekstra i tak dalej, do wszystkich naszych serii, no to zasubskrybujcie, zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz szyneczka, to razem z Dyziulką będziemy serduszkować. Dyziulka, bo my tutaj mamy wycieczkę, tutaj jest pan Boguś. Dzień dobry. Tak, to ja. No to wchodzimy, proszę pana, chyba. Wchodzimy. Tak jak mówiłem, nie dotykamy niczego, nie stukamy w szyby, bo się zwierzaki przestraszą i zwieją tylnymi drzwiami, tak? Co tylnymi drzwiami? Zwieją tylne drzwi? Taki nasz tutaj wewnętrzny żart, każdy przewodnik musi opowiadać, bo... Ja widziałem pingwiny, które chodzą. No, bo to jest co? Ale nie, te pingwiny poza wybiegiem. Nie było żadnych pingwinów poza wybiegiem. Proszę nie słuchać tego dzieciaka. Nie ma pingwinów poza wybiegiem, rozumiemy? Pokażę ci na kamerze. Kochani, idziemy już. Właśnie, wchodzimy do środka, tutaj na prawo. Tak jak mówiłem, nie dotykamy, patrzymy przez szybę, uśmiechamy się. Nie denerwujemy. Wow, koala! Jakie fajne koale! Szyszyla! Tak, to jest właśnie koala syberyjska. A tam są szyszyle. Żaba. O, jaki czerwone pandy. Wow. Co? Żaby. Żaba. Ale fajne żaby, jakie fajne. Ja. No to są czerwone pandy. To są pandy? Tak. Tak, to są czerwone. To są lisy. Lisy. Nie, to są czerwone pandy, nie znasz się. Megawąż 9. Ich mega pandy. Proszę pana, ale co to za zwierzęta? To jest panda, 2 złote. Nie, ej, tak na... To jest lis, przecież to jest lis. To nie jest lis. Timon. To jest katka. To jest taki... czerwona panda. Lis połączony z borsukiem. Gdzie Pumba? Wow. Co to jest? Megawąż 9. Tutaj mamy... Megawąż 9. To jest, jak na moje oko, wielka japońska jaszczurka jadowita. To, także... pana to jest krokodyl. To nie jest krokodyl. O, krokodyle zaraz zobaczymy. Czy tam aligator. Także uwaga, bo te one są bardzo jadowite. O. Panie Zwysy. A pan się tam gips. Ale spokojnie, nie ma co się obawiać, te szyby może są trochę popękane, ale co? Nie powinny przejść jadę. Co to jest? Ej! Ty, Jolo na skrytach! Uciekamy! Co? Uciekamy! Co ja? Co się stało? Kto wybił szybę? Ej, surykatki! To są surykatki! Timon! A czemu nie kupią tunelu? Jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata! A gdzieś Pumba? Lepiej zastanowić się, czemu te surykatki nie mieli tunelu, typie.
Halo, przepraszam, gdzie jest Pumba? Pumba jest w toalecie. Znowu? A co tam robi? No, a co może robić Pumba? Fajne szurykatki. Szukaj drbaku. O nie, Jolo, bo Miko chyba się zakochał w koali. Jolo, jaki coś komentarz do serduszkowania? Oj, Jolo, Miko, jaki coś komentarz do serduszkowania? Koale w klatce. Napiszcie koale w klatce, to Miko wam będzie serduszkował. Miko, ty bardzo lubisz, widzę koale. Ty coś tam fruwa. Powinniśmy je uwolnić na to. Fruwa. No tam. Oh. No właśnie chciałbym powiedzieć, tak, idziemy właśnie już tutaj do drugiej części. 12 tysięcy złotych do szkoły, więc teraz zejdźcie na to i zostawcie łapkę w górę. Tylko teraz uwaga, bo tu są zebry i są kraty. Jednoroże. Więc... Uwaga, bo one plują. Zebry czasem plują. Ale lepsze. Także uwaga na oczy, bo jak wam oplują twarz, to będzie nieprzyjemnie. A to nie lamy? Się pani? A to nie lamy plują? Bardzo do ferku. Właśnie. Cicho, te zebry też plują przecież. A co to za ptaki? To są oreły. Oreły? Ja będę takim orełem, zobaczycie. Tak. Ja w przyszłości będę orełem. A tamte mniejsze to co? To są mini oreły. Aha. Jakie fajne! Rzadkie! Czemu małe zebry mają brązowe paski? Co? Różne pytania zadajecie. Bo one jeszcze się nie... O, właśnie, ja są ubabrane. Ja słyszałem o zwierzęciu, które nazywa się okapi, jest połączeniem zebry i słuchajcie tego, konia chyba. O, chyba mamy takie tutaj. Okapi. Już pana? Tak? A zebra jest czarna w białe paski, czy biała w czarne paski? No a jak zależy? Myślisz? Biała w czarne. Czarne jak białe? Myślicie, dzieci? Pytanie do was wszystkich. Biała w czarne paski? Ty? Biała w czarne paski? To zależy od indywidualnej zebry. Nie, białe w czarne paski. Mamy, tak? On jest czarne w białe? Biała w czarne, czy w czarne. Biała w czarne? Mi się wydaje, że białe w czarne. Biała w czarne. Popieram luferkę. No, są mi się wydaje, że białe. Jak wy myślicie, czy białe w czarne, czy czarne w białe? Kurde, my ciekawy jestem. Mi się wydaje, że rude. Tak, wszystkie jakie zebry są rude, tylko ubrane w kocyk. No. Tak, a pan też właśnie. Jest rudy. To pan jest zebrą? Dobrze, kochani. Idziemy do hotelu, bo widzę, że już jesteście zmęczeni. Tak. Nie ma co się... Idziemy. Mogę jedną koalę. Tylko proszę się jeszcze przeliczyć, pani Zofio, bo nie wiem, czy tam ktoś do klatki nie wszedł. Miko, jesteś! Zara, ustawcie się w pary, chodźcie, ustawmy się w pary. Ola, mogę z tobą? No dobra, spoko. O, zakochana para. Julka, mogę z tobą? No. Chyba tetmaty i gangsterek. Pasz się w gips, ewidentnie. Dobra, Neo. Chodźcie troszkę do przodu, bo nie wszyscy się mieszczą. Dobra, zrobię. Jak zwykle nie mam pary. Gangsterkowi się, Tytmatiemu się podoba gangsterek, bo gangsterek ma łysinę, a on ma dredy. A kolczykiem chcesz? Gangsterek to niedługo będzie mieć kolczyk. Ustawcie się w pary, ej, klasa! Ustawcie się w pary. Bliżej, Miko. Bliżej. Pary. O. Dobrze, więc klasa, idźcie za panem. Okej. Okay. A ja będę iść z tyłu. Dobrze. Na pewno? Z tyłu? No dobrze. Tak, proszę pana. Ilu nas jest? Dużo. No teraz tak, pokoje mamy już przydzielone, wchodzimy za mną. To jest skromny hotelik, proszę się... i dziewczyny same mają pokój, bez chłopaków, także będę was pilnował. Dlaczego? Wchodzimy po kolei, nie pchamy się, pokój ma być, rozumiemy się? Tak. Dobrze. Tak. Zapraszam. Dobrze. Tam, tym, którym? Jak u mnie w domu. Ja tu Tak, tutaj się będziemy spotykać, będę wam opowiadał różne rzeczy. Także jeszcze dzisiaj się widzimy. No i tak, tutaj mamy 3 pokoje. Dziewczyny w jednym, reszta chłopaki. Ja zakupuję ten pokój! Ten. Boże, ten, Jezu, ile tutaj obrazu. Oczywiście, dziewczyny do różowego. Ej, blaszka! Dziewczyny, buntujmy się, chłopaki pójdą do różowego. Właśnie. Mamy miejsce. No fajnie, dobra, wygonimy ich stamtąd. Nie, ej, nie, to jest nasz pokój, my byliśmy pierwsi tutaj. Nie! Powiem Marysi pewną rzecz. Nic nie powiesz, do widzenia, proszę wyjść. Jak proszę wyjść? Łysy, idź do siwego. A co robiliście w damskim toalecie? A to było dawno! Mary wysunęła się, na pewno. No. Więc jak robimy? Lufer, lepiej chodźmy stąd. Przeżyjesz ten rusz. To jest bardzo dobry pokój. Ja się nie ruszam. Chodź, Blaszka, bo Emilia tak jeszcze samo się dowie. No, tak, no, chłopaki, barykadujemy się. Chodź, Blaszka. Ale ja nie pamiętam, co wtedy było. Blaszka, chodź. No, byliśmy w dalszym toalecie, nie pamiętasz? Barykadujemy. Szantażystki. No dobra, to
Przemy, Demili, co to da? Nie, ja ci nie wiem o co chodzi, ale czuję, że to jest to złego. Dobranoc. Dobranoc. No nie, nie, nie chcę w tym pokoju. Ej, ale dlaczego one wybrały pokój, gdzie jest mniej łóżek? Nie wiem. Okej, życzę wam miłej nocy, dobranoc. O, chłopcy. Bardzo ciekawy wybór. Czemu wybraliście akurat różowy pokój? To dawno. Szantaż i wymuszenie, proszę pani. Szantaż i wymuszenie. Luferkowi się spodobał. A ja za mało nie było. Nie. Wybór luferka, no dobrze. W sumie spodziewałabym się. Bardzo zabawne, pani Zofio. Oj, luferku. Ty, na tam jest lalka dla ciebie. A? No widzisz. Kochani, 12 tysięcy łapek w górę. To jest kolejny odcinek z Ekstra Szkoły. Napiszcie komentarz. Różowy pokój, to przypomina wam serducho. Ja do was dziewczyn nic nie mam. My bardziej lubimy czerwony, niebieski, albo na przykład czarny, czerwony. Ja nie wiem, robicie, neon, wy robicie jasny, powiem. Niebieski, różowy, lawendowy, a my za takim nie przepadamy. Napiszcie, jaki macie kolor ścian w pokoju. O, znaczy, jaki macie ja ci pokoje. Powiem, to ja ci wam powiem, serducho. Że neon chyba pasuje tutaj. Ej, Beski, to pasuje to ci. Zobaczmy inne pokoje. Jak tam chłopaki, fajny pokój ma. Wy to macie fajny pokój! Taki prawdziwy, dziękujemy. Taki męski. Męski to są dużo książek. Dobra, to co? Zamieniamy się. Nie. Ja chcę. Tu jest tak dużo to? Książek. Dobra, ale... Blaszka do pokebola. Dlaczego to zrobiłyście? Miło się z tym robić. Ale tu nie ma książek, to oni mają więcej. Ola! No wiesz, czasami tak bywa, chcieliśmy się pośmiać, nieważne, w sumie jak wy będziecie tu spać, jak pomysł, ja mam więcej, ja nie sobie. My damy radę. Tak. Nawet Wiskę ten, przeciwko mnie. Dzięki. Blaszka, polecam się. Lufer, słuchaj, Lufer, odejdźmy kawałek. No może chodźmy sobie. Wrzucimy im tu w nocy śmierdzącą bombę i nie będzie im się chciało. A masz śmierdzącą bombę? Gangsterku! A skąd wiesz? Ja nic nie mówiłem. Wystarczy, że gangster tam wejdzie i będzie śmierdzącą. Ja mam pomysł, jak do tego bakę? Pokoju. O, Zeus, idealnie się składa, słuchaj. Zagrajmy w 3x3. Kto tam śpi w tym pokoju? Donat i Kuba. No to... Ja mam 3x3. Dobrze, kochani, szykujcie się już do spania, bo robi się Dlaczego mam ten pokój? Proszę pana, a możemy spać w klatce? Tak, zaraz cię zaprowadzę do jadowitego szczura, chcesz? Dobra. Nie chcę do różowego. Dobranoc, chłopcy! Dobranoc! Już miałeś różową? Ej, weź się połóż neoneczek, Nawet go nie widać prawie. Ma jak Rambo w lesie. Neoneczek, jaki chcesz komentarz do serduszkowania? To nie jest Rambo w lesie, to jest koszula. Rambo w kwiatkach. Napiszcie, różowa koszulka to neoneczek. Ej, koszula, nie różowa koszulka. Różowa koszulka. Tak. Nie. 12 tysięcy łapek w grę, to jest kolejny dzień z Minecraft Extra Szkoły. Kochani, jeżeli chcecie zostać wylosowani, no to pyk subskrypcja, pyk dzwonek. Pyk, łapka w górę i napiszcie komentarz, dlaczego to właśnie wy powinniście zostać wylosowani. Tak, my będziemy się zbierać spać, zaraz się... Mam propozycję. Zbierać. Ja nie żartowałem. O, masz śmierdzącą bombę. Co to jest? To jest śmierdząca bomba. Jak pęknie, to pęknie raz, a dobrze. Dobra, wyrzucamy. Ale zaraz, nie jestem za. Tak pójdziemy spać, poczekajmy, grajmy w karty, jak pójdą spać, okej? Okay? To właśnie, kto ma karty? Blaszka, sprawdź kiszenie. Nie, ja myślę, że Miku ja mam. Patrzcie, o, Miku co ma. Miku wyciągnął właśnie przed chwilą. Nie, to ja nie wiem. To się damy, gramy w karty i czekamy, aż dziewczyny zasną. Ej, słuchajcie, jest już późno bardzo, jest około 3 w nocy. Chyba czas zrobić tą bombę śmierdzącą. To my gramy. Bo już zapomniałem. O, bingo! A nie, to nie ta gra. A to nie Remik? To nie pas. Myślałem, że w pokera gram. Idziemy, budzimy te... Jedzie? Paszka, zdejmij te okulary. Nie budzimy, wrzucamy i uciekamy. Dobra, już lepiej. Idziemy? A skąd ty to masz? Podkradłem Skunksowi. Co? Nie? No może, a może nie? Chodźmy już. Co? Dajcie. Co złego to niemy. O kurde. Ej, zostali? Piom. Filmują nas. Piom? No śpią chyba. Jak coś, to wszyscy poszliśmy do toalety, wiecie. Tak, jak... No. Jezu. Dobra, śpią. Teraz za Jerzyka. Was, to trzeba robić szybko. Piom. To otwiera. Ja otwieram! Ja! Wodolnik, otwieraj. Raz, dwa... Nie. Dobra, ja otwieram, wrzucam, Miko, zamykasz. Dobra. Raz, dwa, trzy.
Miałam koszmar. Koszmar przy mnie? Kwer, co tam się dzieje? Dzień dobry. Żranek? Cały czas jest dać, proszę pana. Nie wiem, po co my pilujemy te dzieci, pani Zofio. Nie wie pan, jakie one są. Idźmy spać. Oj, nie wiem, wolę nie wiedzieć. Dobranoc. Ja może pani łóżko pościelę? Nie trzeba, wolę tu zostać, chociaż niczego nie zrobią. Mam nadzieję. Dobranoc. Zrobimy. Próba numer dwa, dawajcie. Próba numer dwa będzie problem, bo jak my rzucimy to, to one piskną. I wtedy pani zobaczy i my nie wrócimy do miejsca naszego. Nie, dobra, już słuchajcie. Śpią. To musi być dosłownie 10 sekund. Wrzucamy, tak, zamykamy. Weź to podziel na kilka części, podrzucimy pod łóżko. I dopiero potem poczują. Ty, dobre. Dobra, no, podziel to. Lufer, masz jedno. Dobra. To, Miko. Okej. Mati, na cztery jest. Śmierdzi. Nie ma. Dobra, ty otworzę drzwi. Otwieram od razu. Ty, dostawili mu łóżka. On plant. Dawaj. Podstawiaj to, Anie. To przez nią jesteś w końcu. Szybko, poziom budzą. Szybko. Dobra, spadamy. Szybko, Miku. Kładźcie się. Nie, ja wiem, kto to zrobił. Nie. Misia. Misia. A ja chciałam to dobrać. Misia. Aaaa, zioba. To co, zimny kubeł wody na łeb? Ej, co wy tu robicie? Co to jest? Lepiej powiem mi, co to jest? Co to jest? Weź to! To ma być precz, weźcie to. Toaleta jest na dole, weźcie stąd. Jezu, wiecie co, żeby chociaż trochę dyskrecji właśnie zachować, ale... Właśnie. Naprawdę? A byście nam podrzucili tam bombę śmierdzącą. Nie, w ogóle sobie stąd, my tu śpimy, wy nas budzicie w środku nocy. Tak. Zero kultury, tu naprawdę, proszę, bomby. W tym momencie wyjść, jeszcze nauczycielko obudzicie, wyjść. Tak. Już, precz, poszli. Nie, zemsta będzie słodka. Sio! A ja chciałam! Dziewczyny, że wrócimy się. Jest, udała się zemsta. Chyba się nie domyślił. Ale to było fajne. Dobra, ale dziwne, wiesz co, że pani Zofia się nie obudziła, co nie? Dobra, idziemy spać, kochani. Aha. Jeżeli chcecie zostać wylosowani, no to pyk subskrypcja, pyk dzwonek, pyk łapka w górę i napiszcie komentarz, dlaczego to właśnie wy powinniście zostać wylosowani. Pamiętajcie, że w sobotę o 9:30 wlatuje nowa seria fabularna. Do zobaczyska. Trzymajcie się i chłopaki, cześć, pożegnajcie się, pa. Dobra. Idziemy spać, pa. Ha, mam was! Kurde, śpią. O kurde! Opóźniona reakcja. O nie! No, nachylaj się, szeregowy, już! Boję się. To nie będzie bolało. Jak Kowalski mówi, że nie będzie bolało, to nie będzie bolało. Nie, szefie, nie! Wchodzimy, panowie. Cichutko jak myszki. Otwierajcie. Chodźmy za 3, 2, 1. Pobudka, garakany!